Kto to cię wczoraj odwiedził, że miałeś gościa? Po prostu Sylwia. Kto? Co zadzwoniłem do niej, Sylwia. Zadzwoniłem do ciebie, że... Chciałem zaprosić i... Nie, nie przypominam sobie czegoś takiego. Bo odrzuciłaś. Po pracy. Ja do niego odzwaniałam, on mnie odebrał i napisał mi wiadomość, że mam gościa. No okej, okay, no przyjęłam, no ma gościa, nic takiego złego się nie dzieje, ale gdzieś przez myśl przeszło mi, że jest to kobieta. Mogłeś mi napisać, że zapraszasz Sylwię, a ty mi tylko napisałeś, miałem gościa. Prosto, w lewo, prawo? W lewo. Tam do góry, czy? Prosto. Okej. Okay. Czyli no to tak wygląda, jakbyś nie chciał, żebym wiedziała o tym. Ja bym nie chciał, to bym ci teraz o tym nie mówił. Ale gdybym mnie zapytała, to byś nie powiedział. Dlaczego nie? W lewo. Absolutnie powiedziałbym, przecież to nie jest żadna tajemnica. Absolutnie tutaj nie zamierzałem czegoś ukrywać, kogo zapraszam, bo nie mam co do ukrycia. Po prostu napisałem, że mam gościa, też nie napisałem, że ten gość ma na imię Sylwia. Myślę, że nie jest jakimś większym problemem, bo po prostu powiedziałem to, dowiedziała się o tym przy pierwszej możliwej okazji. Zaprosiłeś ją do siebie, tak? Tak. W lewo. No to nie chcę, żebyś teraz była zła o to, bo to... No a to nie mogliście się gdzieś spotkać w miejscu takim neutralnym? Nie wiem, wyjść sobie gdzieś do kawiarni czy coś? Ale wiesz co, powiem ci tak, to było tak naprawdę na dosłownie 5 minut, może 10 i po prostu to było na szybko. Ja wtedy sobie tylko postawiłem pranie, porozmawialiśmy dosłownie chwileczkę i tutaj... Znowu dostałam taki sygnał, że może być nieszczery ze mną, że coś może być nie tak. No bo sobie myślę, no kurczę, no jak to, koleżankę zaprasza się do domu, gdzie żona pojechała, nie ma nikogo, są tylko sami. Ja też darzę cię jakimś tam zaufaniem i też myślę i mam nadzieję, że też w jakimś stopniu też darzysz mnie tym zaufaniem. To jest koleżanka, to nie jest, nie wiem, jakaś miłość, czy jakieś zeszły z dniem. To nic między nami nigdy nie było, nie będzie i uważam, że to jest coś złego, nie? Dlatego też nie miałbym pretensji, jeśli ty byś się ze swoim jakimś znajomym spotkała, absolutnie. Mówię, mam do ciebie w obecnej chwili zaufanie. Iza bardzo zwraca uwagę na swoją przeszłość i... Ja po prostu swoją przeszłość, mimo że tam też jakieś miałem lepsze, gorsze chwile, jakieś tam inne przeżycia, ja zostawiam swoją przeszłość całkowicie za sobą i staram się po prostu wejść na zero, tak? Po prostu chodzi mi tylko o to, że napisałeś do mnie, mam gościa, to mogłeś mi napisać, Iza, mam gościa, odwiedziła mnie Sylwia i nie byłoby problemu, a ja po prostu uważam teraz, że no... Napisałeś mi tylko, mam gościa i że gdybym mnie zapytała, to byś mi o tym nie powiedział. Ja bym pan zazdrosny, tylko po prostu muszę mieć do tego powody. A jeśli nie mam powodów, tak naprawdę nie szukam sobie powodów w głowie. Ja od samego początku mówiłem, że ja darzę każdego człowieka 100% zaufaniu na początku i tak naprawdę nie mam powodów do tego, żeby po prostu się nie ufać.